You gotta be my last guy. Uh-huh, okay. Yeah, go ahead. Co tu jest? Ej, powiem wam tak, tu jest w ogóle jakaś automatyczna skrzynka. Nie, nie wiem. Tutaj jest przełącznik 2x4, a tutaj jest po prostu... Nie wiem co jest. Szaleństwo. Florida vlog. Okej, okej. Ja do ostatniej, bo powiedziałem, że jestem Polish vlogger. Kurczę, wow, to jest jakiś w ogóle ten, dobra, siemanderu wszystkim, składowy vlog, odcinek 15, jestem na Florydzie i nie wiem co się dzieje, zaczynamy vloga, ale kurczę, on jest zblokowany chyba. Aha. No ogólnie to widzę, że ten, że furka jest zblokowana dosyć ostro, gaz jest zblokowany, tu jest wkręcona śruba. Teraz jedziemy na takie jakieś zapoznawcze okrążenie z torem. Wow! Tu jest automatyczna? Niesamowite. Tu nie ma chyba paska skrzyni CVT. Tylko jest po prostu, zmienia się bieg sam, zaraz, bo, no kurczę, patrzcie, trochę niech sobie dalej pojedzie, patrzcie, jadę, no, niesamowite, ma dwa biegi quad, nie spotkałem, nie wiedziałem, że takie coś jest w ogóle, ale jest mega, mega zblokowany, kurde, szkoda, że nie wziąłem śrubokręta, to bym sobie odkręcił, mam nadzieję, że to się zaraz rozkręci troszkę i pojeździmy coś. Nie no, gaz jest bardzo malutki. Zblokowany. O, teraz się przerzuciło. No, nie no, masakra. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Stało się. Witam was na 15 odcinku kładowego vloga. Mam nadzieję, że dobrze zapiąłem GoPro, że mikrofon też jest podpięty i że mnie słychać. I jestem na Florydzie i jadę kładem i jest szaleństwo. Na początku chciałem również podziękować osobom, dzięki którym tutaj naprawdę jestem. Czyli mamie i Mirkowi, także no, jakby nie wy, no to by mnie tu nie było. Jeździłbym teraz w Kolbuszowej kładem, a nie na Florydzie. Ej, patrzcie, w ogóle tak, tutaj się wrzuca bieg do góry, tutaj się wrzuca bieg do góry, to znaczy zapina skrzynię. Do dołu to jest wsteczny, później jeden w górę to neutral, a jeszcze jeden w górę to jazda do przodu. I kład sam zmienia biegi, jest po prostu automatyczna skrzynia, tak? O, moi drodzy, spełnia się moje marzenie jeszcze, nie wiem, 5 miesięcy temu nie pomyślałbym, ani mi przez myśl nie przeszło, że mogę jechać kładem na Florydzie. Są tutaj nieziemskie tereny. Trzeba uważać, czy w ogóle nie ma ten krokodyli tutaj w takich rzeczach. Naprawdę, to nie jest jakby też śmieszne. Dobra, oni sobie ogólnie 4x4 włączyli, bo ta pani mówiła przedtem. Więc sobie też włączymy. Oczywiście. O, tak jest. Ej, masakra, to ma 3 biegi. Niesamowite. Powiem wam, że zupełnie inaczej się tym jedzie niż kładem ze skrzynią CVT. Jest to mega ważny odcinek dla mnie. Totalne szaleństwo. Tereny są tutaj przepiękne. Ale trzeba bardzo uważać, bo biegają jaszczurki, krokodyle mogą być, naprawdę. I to nie są żarty, nie? To jest normalna rzecz tutaj. Go, 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 bo zatonę. Szkoda, że jadę ostatni, bo tu zamułka straszna, ale no nic nie zrobię. Byleby mi jakiś krokodyl nie odgryzł ręki. W ogóle miałem tutaj, przyjechałem tutaj wczoraj, ale po prostu miałem takiego pecha.
miałem takiego pecha, że padał deszcz. Tutaj po prostu pada deszcz raz na kilka tygodni, a ja przyjechałem najprawdopodobniej pierwszy i ostatni raz w życiu na Florydę i trafiłem wczoraj na deszcz, czajcie, po prostu pech masakryczny. No ale dzisiaj, jak widzicie, no co ja mam dużo mówić, no jest naprawdę świetnie. Jestem zachwycony Florydą. Totalnie inny świat. Totalnie inny świat, naprawdę. Tu jest wszystko inne. Tu nawet układy są inne, nie? Ja sobie muszę zmienić w ogóle na ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery biegi chyba ma. Niesamowite. Ha, fajne tereny. Wow! Jaka zielona woda! Powiem wam, że podoba mi się taka Honda. To jest Honda TRX 420. Nie wiem, czy ten model w ogóle jest w Europie dostępny. Czy to jest model tylko na Stany. No ale tak jak mówię, przekładnia stopniowa tutaj jest normalna, automatyczna skrzynia biegów, tak jak w samochodach. Gdzie te biegi same się zmieniają. Niesamowita rzecz. Ta jazda tutaj będzie trwała w ogóle chyba dwa razy po 35 minut, a ogólnie cała wyprawa będzie trwała 2 godziny, bo będą jakieś tam przerwy na napicie się wody, na zrobienie sobie selfie. Mam też drona. Jak skończę rajd, mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. W ogóle jak powiedziałem tutaj chłopakom, że muszę zapiąć sobie GoPro, bo na początku tak mówili, no, że nie do końca. Ja mówię, że muszę, bo mam kanał na YouTubie, jestem polskim vlogerem i przyjechałem specjalnie tutaj, żeby nagrać vloga i żeby mieć to na kanał. Oni powiedzieli, okej, wyślij później linka. Także git. A, wiecie co? Tu ogólnie jak się wrzuca 4x4, to od razu się włącza jakby... Znaczy później zmienia bieg na dwójkę. Czyli powiedzmy, że to działa podobnie jak reduktor. Ciekawy jestem, czy są takie Hondy w Polsce. No świetny sprzęt, serio. Tu ogólnie widzę, że mam gaz bardzo zblokowany, bo jest wkręcona śruba. Także tu na fulla nie odkręcę manety. No ale... Wow, przygoda. O panie, zbieżność nieustawiona. No... Trzeba szukać krokodyli. Słuchajcie, moi drodzy, no nie wiem, co mam wam mówić, bo jestem taki podniecony, że szok. 23 wracam do Polski i dostaję maszyny na testy. Trochę się tam pozmieniały terminy, ale zaraz po tym, jak wrócę, będą sprzęty do testowania. Myślałem, że te tereny, po których będziemy jeździć, będą bardziej dzikie. A widzę, że oni tu mają bardzo, bardzo długą trasę, taką przystosowaną do jazdy. Centralny hamulec to w ogóle nie łapie prawie. Ło, tu jakaś przeprawa. Nie no, fajny tor mają. Moi drodzy, powiem wam trochę o Stanach. Stany są... Znaczy te Stany, które poznałem teraz, bo ja byłem w Stanach chyba z 5 razy za mało lata. Ale byłem w Nowym Jorku, byłem jeszcze na takim etapie, gdzie no, przyjechaliśmy tutaj jako imigranci z rodzicami, także tak było się, no tak średnio kolorowo, nie? Taki standard. Standard amerykański, czyli mieszkanie na Brooklynie, na Greenpointie w jednym wielkim tak naprawdę. No nie wiem, ja nie lubię takiego. Takiego przepychu miliona ludzi na kilometrze kwadratowym. A teraz przyjechałem do mamy, gdzie ona mieszka tutaj już na takiej jakby amerykańskiej, powiedzmy, nie, prowincji, wiosce. Dokładnie Farmington, New Britain, te okolice. Jest tu w ogóle świetnie zorganizowana Polonia, słuchajcie. Postaram się wam porobić jakieś zdjęcia tej polskiej dzielnicy. No ja byłem w szoku, tak? Tylko najlepsze jest to, że tutaj w ogóle nie wieje cebulą taką polską, tak? Tu jest wszystko na poziomie. To jest niesamowita rzecz. Jest napis Welcome to Little Poland. Są totalnie polskie sklepy, gdzie macie polskie produkty.
gdzie obsługa jest polska. No niesamowite, w ogóle Amerykanie są mega nawiedzeni, tutaj każdy ci mówi, nie wiem, dzień dobry, pyta się jak się czujesz, niesamowita rzecz. Nie wiem, byliśmy wczoraj na przykład w TJ Maxie coś tam kupić, bo oczywiście sobie muszę pokupywać jakieś rzeczy. No to koleś się pyta, cześć, co was słychać, nie wiem, wiedział, że nie jesteśmy jakby stamtąd, na Florydzie, wiedział, że nie jesteśmy stamtąd, także pyta się, nie wiem, skąd jesteście, czy przyjechaliście tu, nie wiem, na wakacje. Mówi, że ma kumpla w Słowacji, czy w Warszawie mieszkamy, w Polsce, czy gdzieś indziej, no masakra. Tak samo mieszkamy gdzieś w hotelu tutaj, więc też każdy się pyta, przechodząc, how are you, czy jest wszystko w porządku, to niesamowite, tak? To jest zupełnie, kurczę, zmienię sobie na dwa, to jest zupełnie inny styl życia, inny styl postrzegania w ogóle świata niż w Polsce. Ameryka to jest zupełnie inny świat. Ja ogólnie, to nie jest tak, że ja propsuję Amerykę, bo ja nie chciałbym tutaj mieszkać. Ja bym tu nie mógł mieszkać, bo jestem mega totalnie lokalnym patriotą, naprawdę. I to mogę powiedzieć. Jestem lokalnym patriotą, chcę mieszkać w Polsce, chcę mieszkać w Kolbuszowej lub w okolicach przynajmniej. Nie chciałbym mieszkać w Ameryce. Ameryka jest dla mnie świetna do przyjechania sobie raz na jakiś czas. Ameryka fascynuje mnie pod tym względem, że no chcę tutaj czasem przebywać, coś zobaczyć, bo takich widoków naprawdę nie ma w Polsce. Także pod tym względem naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No ale nigdy w życiu nie chciałbym tutaj mieszkać. Nie odnalazłbym się tutaj. Raz w życiu próbowałem tu mieszkać w wieku, miałem wtedy 16 czy tam 17 lat. Nie wyszło. Z perspektywy czasu nie żałuję tego, bo cieszę się, że jestem w swoim życiu tak naprawdę w miejscu, w którym jestem. Jest wszystko dobrze. Także każdemu, że znaczy wszystko, no powiedzmy, że ogólnie jest okej, tak? Każdy ma tam swoje problemy, swoje zmartwienia, ale ogólnie powiedzmy, że jest wszystko na plus, tak? Dzisiaj ogólnie spełnia się taki mój mały amerykański sen, ale taki pyci, nie? Ale to targa fajnie. Ciekawe, czy można przełączać. Może można. Trzy. Kurczę, ten centralny hamulec słabiutko tu chodzi, no ale dobra. Nie wiem, o czym gadasz, naprawdę. Plotek głupoty. Ale chciałbym też po prostu jak najwięcej zapamiętać tych widoków, tak? Nie chcę później tego oglądać tego na nagraniu, o ile się nagrywa. Chciałbym to wszystko zapisać w mojej głowie. Także tak jak wam mówię, z tą Ameryką to jest tak, że ona jest piękna, ale w mniejszych miasteczkach, na takiej Florydzie, czy tam gdzie mieszka właśnie moja mama, to jest taka po prostu wtedy upgrade'owana Polska, tak po prostu 10 leveli wyżej. Nienawidzę dużych miast, dla mnie to jest zdecydowanie syf, nie jaram się tym w ogóle. Może pojedziemy tam z moją dziewczyną do Nowego Jorku się przejechać, no ale to tylko tak o, pyknąć sobie zdjęcie w Central Parku, zjeść loda i wrócić z powrotem. Kurczę, przetarłbym sobie kamerkę tak asekuracyjnie. Bo nie wiem, czy ona jest czysta, czy jest brudna. Jak ją mam w ogóle. Okej, dobra, jedziemy. Bo mnie zaraz ten będą ścigać. Okej. No! Aha, okej. Okej. W sumie nie wiem, ale spoko. Przecieram kamerę. Aha, ja wiem, o co chodziło mu, o to, że ten, no właśnie,
że zostałem trochę z tyłu i on już się normalnie wystraszył. Tutaj wiecie co, tu bardzo w ogóle dbają o bezpieczeństwo. Naprawdę, to była taka sytuacja, że ja zostałem, nie wiem, z 50 metrów z tyłu, nawet nie całe. Aha, dobra, nie ogarniam. Wow. Tu są krokodyle. Na bank. Tu była właśnie taka sytuacja, że ja zostałem te, nie wiem, 50, może 40 metrów z tyłu i oni już to zobaczyli i myśleli, że coś się stało i pytał właśnie się koleś, czy wszystko w porządku, czy potrzebuje się zatrzymać, czy coś. Wiecie co, może ja nie będę dużo gadał czasem, ale po prostu no wrzucę wam te urywki, gdzie jadę i nie gadam, bo tu jest naprawdę świetnie, nie? Tu jest jezioro, znaczy nie widać teraz pewnie, ale tu jest jezioro, w którym można, oni też wypożyczają łódkę i można sobie pojechać na ryby normalnie. Znaczy popłynąć na ryby, łowić. Niesamowita rzecz. Panie, nie ten. Mi tu drzyzga błotem, a ja tu mam kamerkę i nie może być brudna. Tu jest naprawdę ciekawie teraz. Jeszcze ten tydzień do końca i następny. I 22 stąd wylatujemy. I wracamy do polskiej rzeczywistości. Trzeba będzie się wziąć to dobrze za robotę, bo zaległości narobią się straszne. W ogóle mocna jest ta Honda, powiem wam szczerze. Jeśli nie miałbym tu blokady założonej, no to fajnie by to targało, jeszcze lepiej. Świetna jest ta trasa. Ja założę, znaczy ogólnie tutaj nie byłoby tej wody całej, ale wczoraj lało cały dzień, tak jak mówiłem, no. Raz na kilka tygodni tutaj pada i tu każdy czeka na deszcz jak na zbawienie, bo to jest Floryda, tu jest susza, tu jest klimat tak naprawdę tropikalny, czy tam półtropikalny, czy coś tam, w każdym razie tropi coś tam. Ojejku. Mam nadzieję, że zaraz się zatrzymamy w ogóle gdzieś, bo to ma być 35 minut jazdy i przerwa. No i ma być czas na zrobienie jakichś fotek, to sobie wtedy wymienię baterię w GoPro, co by mi prądu nie brakło. Moim marzeniem jest to, żeby kiedyś zrobić taki tor i mieć wypożyczalnię quadów. Znaczy marzeniem, jak wszystko w życiu potoczy się tak, jakbym chciał, żeby się potoczyło, to będzie na to jakby duża szansa. No ale to tam w sumie na razie nieważne. Wiecie co? Tutaj możecie się śmiać z tego co powiem, ale tu naprawdę zdarza się tak, że krokodyle, że są krokodyle i normalnie między nogami biegają jaszczurki. Krokodyle w takich butnistych terenach uwielbiają przebywać. Wczoraj nawet jedziemy normalnie highwayem, autostradą. No i były jeziora po bokach, jak padał deszcz i normalnie widziałem wystawione łby krokodyli, nie? To jest szaleństwo. To niby nic, ale naprawdę taki, zobaczenie czegoś takiego na żywo robi robotę, no i tyle, nie? Po prostu. To są świetne rzeczy. Pięknie. Go, 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 bo się zatrzymam. Zajebista trasa. Tylko szkoda, że szybciej nie śmigamy, bo to byłoby dużo więcej fanów wtedy. No teraz tak śmigamy, o, Januszowo trochę. No ale trudno, słuchajcie, i tak jestem mega podjarany. Bo tego nie da się opisać słowami, nie zobaczycie tego na filmie tak naprawdę do końca. Ale no tu jest amazing. Pięknie, naprawdę. Najlepsze jest to, że nawet nie jestem taki brudny, bo w Linhaju, bo w moim słynnym Linhaju
koła wystają trochę poza obrys, także wali błotem potężnie, a tutaj znacznie mniej. Wow, wow, wow. Go, go, go! Pięknie jest, bez kitu. Go put it in neutral. Off? Yeah. O, dostałem o p***dze. Że posiznąłem koła, że dupką zarzuciłem.